Szanowni Państwo, Pani, będziemy... Pani pewnie ma w telefonie ustawione, że Pani się obraca w każdej tej, tam trzeba zaznaczyć. Szanowni Państwo, będziemy już, myślę, rozpoczynać dzisiejsze obrady. Także otwieram 42. sesję Rady Miejskiej w Gliwicy. Jest to sesja dzisiaj nadzwyczajna. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Janusza Ryszelewskiego, Burmistrza Gliwicy. Witam Pana Dominika Nielskiego, zastępcę burmistrza. Witam Pana Andrzeja Krzyżanowskiego, sekretarza miasta. Witam Panią Irenę Jusicką, skarbnika gminy. Witam kierowników Urzędu Miejskiego w Drzewicy i wszystkich tych, którzy uczestniczą w dzisiejszych obradach sesji. Szanowni Państwo, informuję, że obrady sesji Rady Miejskiej w Drzewicy są transmitowane na żywo w internecie, utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drzewicy. Z uwagi na to, że obrady są online, bardzo proszę, by w trakcie obrad tablety były podłączone do źródła zasilania. Szanowni Państwo, proszę teraz radnych o sprawdzenie, sprawdzimy kworum, o zalogowanie się. Dziękuję. Tutaj jeszcze radny Abramczyk Zdzisław, poproszę, bo widzę, że jesteś tutaj na wizji, natomiast w logowaniu bardzo proszę jeszcze raz o potwierdzenie. Radny Abramczyk Zdzisław, bardzo proszę jeszcze raz o potwierdzenie, o wciśnięcie kworum. Ponieważ widzę, że jesteś z nami obecny, a nie wiem, czy jest jakiś problem techniczny, że nie widzę, nie widzę twojego w logowaniu się właśnie, twojej obecności. To może potwierdź swoją obecność, włączając głośnik, potwierdzając, że jesteś. Ludka chyba nie ma Zdzisława. Oj, widzisz go gdzieś? Momencik. Dobrze, przepraszam, to chyba jakieś moje przeoczenie. Okej, dobrze, czyli dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na stan radu 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych. Także podejmowane uchwały, jak i sesja jest prawomocna. Przejdę teraz do odczytania porządku obrad. Punkt pierwszy, który nastąpił, otwarcie sesji przez przewodniczącą Rady. Punkt drugi, przedstawienie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej gminie miasto Tomaszów Mazowiecki. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Drzewica na rok 2022. Punkt piąty, wolne wnioski, sprawy różne. Punkt szósty, zamknięcie obrad sesji. Czy wszyscy są za takim porządkiem, przedstawionym porządkiem obrad? Czy są jakieś uwagi? Nie widzę uwag. W związku z tym, nim przejdziemy do punktu trzeciego, pozwolę sobie oddać głos panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, ja chciałem Państwu podziękować, że w takim trybie nadzwyczajnym, praktycznie w komplecie, spotykamy się dzisiaj na tej sesji nadzwyczajnej. Wczoraj, kiedy na komisjach mówiliśmy o dzisiejszym podpisaniu przeze mnie, przez Panią Skarbnik Tomaszowie umowy, która jest takim stemplem, która w sposób formalny zatwierdza nasze uczestnictwo w MOF-ie Tomaszów Opoczno, no, braliśmy pod uwagę możliwość podjęcia uchwały, które będzie wynikało partycypacja w kosztach opracowania strategii MOF-u na sesji planowanej na jutro. Okazuje się, że po konsultacjach
takich, nazwijmy, finansowo-prawnych, okazuje się, że ta sesja musi odbyć się przed podpisaniem porozumienia, dlatego w trybie nadzwyczajnym dzisiaj spotykamy się. Raz jeszcze Państwu dziękuję za obecność, że możemy tak sprawnie podjąć stosowne decyzje, bo rozumiem, że ja już Państwa wczoraj zapytałem, czy będzie akceptacja tego wydatku. Przypomnę, że całość opracowania szacowana jest przez lidera MOF-u, przez Tomaszek Mazowiecki, na poziomie 161 tysięcy. I w tym momencie, jeżeli podzielimy to przez 14, przez ilość samorządów tworzących MOF, to wówczas wypadkowa 11,5 tysiąca złotych jest do zabezpieczenia w budżecie każdego samorządu. I taka uchwała jest przygotowana. Raz jeszcze Państwu dziękuję za obecność dzisiaj na tej sesji nadzwyczajnej. A teraz Panią Skarbnik poproszę o zapoznanie Państwa ze szczegółami uchwały. Bardzo proszę. Pani Skarbnik, prosimy o włączenie. Pani Renko, nie słyszymy Pani. Halo, halo. W tej chwili? Tak, tak? Już dobrze. Proszę Państwa, mamy dwie uchwały do podjęcia. Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej gminie miasto Tomaszów Mazowiecki. Natomiast druga uchwała mówi o zmianach w związku z tą pierwszą uchwałą, o zmianach w budżecie. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, dziś jedziemy podpisać porozumienie. Przed podpisaniem porozumienia musimy mieć podjęte dwie uchwały. Jedna właśnie, że udzielamy takiej pomocy i w ślad za tym idą zmiany w budżecie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą drugą uchwałę, zmiany w budżecie, zwiększamy i zmniejszamy wydatki, tak jak macie Państwo zapisane w paragrafie pierwszym, o kwotę 11 500 zł. Czyli nie zmieni nam się kwota dochodów, ona pozostaje bez zmian, nie zmieni nam się również kwota wydatków, dlatego że kwotę 11 500 zł zabieramy z rezerwy ogólnej burmistrza i tą kwotę, o taką samą kwotę zwiększamy w dziale 750 właśnie wydatki związane z naszym udziałem w gminie, pomocy finansowej gminie Tomaszów Mazowiecki. Nie zmienia nam się również deficyt budżetu. On pozostaje w takiej samej wysokości, w jakiej był uchwalony budżet, czyli w kwocie 7 179 534 zł, zmieniają nam się rezerwy, czyli rezerwa ogólna zmniejsza nam się o kwotę 11 500 zł. Do uchwały macie Państwo dołączony załącznik numer 1, który mówi o wydatkach i tam Państwo macie zaznaczone, że z rezerwy zmniejszamy, a zwiększamy w dziale 750 ten wydatek 11 500. Do uchwały macie Państwo również dołączony załącznik, który mówi o dotacjach. I na pierwszej stronie tego załącznika macie Państwo zapisane gmina miasto Tomaszów Mazowiecki, kwota 11 500 zł. W związku z tym zmieniła nam się ogólna kwota dotacji, która jest większa o tą dzisiejszą zmianę i ogólna kwota dotacji będzie wynosiła 1 872 500 zł. I to są wszystkie zmiany, jakie w tym momencie są zapisane w uchwale budżetowej. Czyli nie zmienia się kwota dochodów, nie zmienia się kwota wydatków, nie zmienia się kwota deficytu, następuje tylko przesunięcie, zmniejszenie rezerwy ogólnej, a zwiększenie o taką samą kwotę wydatków w dziale 750 w administracji, zabezpieczamy wcześniejszą uchwałę dotyczącą pomocy finansowej do gminy Tomaszów Mazowiecki.
Ja bym miała, proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o temat wyjaśnienia tych dwóch uchwał. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję, Pani Skarbnik. Czy są pytania w związku z tymi uchwałami, z tymi informacjami, co przedstawiła Pani Skarbnik? Nie widzę. W takim razie w punkcie trzecim mamy podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej gminie miasto Tomaszów Mazowiecki. Przejdę teraz do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasto Tomaszów Mazowiecki. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Miejska w Drzewicy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się gminie miasto Tomaszów Mazowiecki pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 11 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki opoczno do roku 2030. Paragraf drugi. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie pierwszym, zostaną zabezpieczone w budżecie gminy Drzewica na rok 2022. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy gminą Drzewica a gminą miasto Tomaszów Mazowiecki. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Drzewicy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wybór odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Dziękuję. Zagłosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Drzewica na rok 2022. Tutaj pani skarbnik już przybliżyła informacje dotyczące zmian w tej uchwale. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wybór odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za... Pan Michalski Jan jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał z uwagi na to, że nie widzę... O, dziękuję bardzo. Już widzę wynik głosowania. Tak głosowało 13 radnych, w związku z tym uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu A. Szanowni Państwo, proszę odczytać tej uchwały, bo troszkę się zagrywałam i nie odczytałam uchwały dotyczących właśnie zmian w budżecie, czy nie ma takiej konieczności. Już oczywiście jesteśmy po głosowaniu, ale może tutaj podpytam pana sekretarza. Proszę odczytać, proszę odczytać. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie zmian w budżecie gminy Drzewica na rok 2022. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Miejska w Drzewicy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie budżetu, w tym zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11 500 zł
Podpunkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11 500 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2. Budżet po zmianach wynosi dochody budżetu gminy w wysokości 58 700 zł 440 700 440 zł 42 grosze. Dochody bieżące 42 619 778 zł 59 groszy. Dochody majątkowe 16 080 665 zł 82 grosze. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 879 978 zł 46 groszy. Wydatki bieżące, w tym wydatki bieżące 42 180 375 zł 89 groszy. Wydatki majątkowe 23 699 602 zł 57 groszy. Paragraf 3 ustęp 1 ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 7 179 534 zł 4 grosze. Ustęp drugi. Deficyt, o którym mowa w ustępie pierwszym, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 7 milionów. Z onych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w kwocie 179 534 zł 4 grosze. Paragraf 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 226 898 zł 40 groszy oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 47 364 zł 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 5. Stan rezerw wynosi ogółem 721 100 zł, z czego rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 366 100 zł, rezerwy celowe w wysokości 355 000 zł, w tym kwota 155 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców. Paragraf 6. Ustala się dotację dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 872 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Trzewicy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu 5. Wolne wnioski, sprawy różne. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze przypomnę, że jutro mamy również sesję o godzinie 10. Także serdecznie zapraszam. Także, Szanowni Państwo, nie widzę więcej tutaj osób, którzy by się chcieli zabrać głos. W związku z tym zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Raz jeszcze dziękuję za niezawodne przybycie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.